Chciałbym krótko zabrać głos. Z perspektywy czasu, patrząc 10 lat, czuję niedosyt, bo te inwestycje są ładne, ta kultura jest dobra, ale nie widzę tutaj dróg, nie widzę szkół, nie widzę autobusów dla dzieci. Myślę, że te rzeczy by były najważniejsze i teraz każdy by był zadowolony, gdyby w Blachowie byłaby stała szkoła rozbudowana na tyle, żeby dzieci mogły normalnie oddychać. Na tą chwilę jest tam ciasno, bo byliśmy niedawno, muszę to też powiedzieć, z Komisją Oświatową. Zabrakowało 2 miliony. Dołożyliśmy do kultury 3 miliony. Prosty jest rachunek. Mogło być Blachowo zrobione. Swoich środków dołożyliśmy 3 miliony do tych wszystkich domów kultury. One mogły być poprawione w takim stanie, jak są. Ta rozbudowa, moim zdaniem, była głupotą, niesamowitą. A potężne pieniądze były wydane. Za wielu obrywa się gzyms, w niektórych szkołach podłogi są słabe, dzieci muszą wstawać o godzinie 6, żeby o godzinie 7 dotrzeć do zbiorczych przystanków, bo jest brak autobusów. Dziękuję. Szanowni Państwo, w kilku minutach mieliśmy podsumowanie 10 lat, a ktoś staje i mówi, że niedobrze, że za mało, nie? To bardzo przykro. Przykro dla tych, którzy pracowali. Ja mówię, że sobie tego nic nie przypisuję. Bo zawsze, że mówię, zrobiliśmy razem wszystko. Bo razem żeśmy siedzieli, rozmawiali, żeśmy zrobili. Pan mówi o remizach. W tej gminie nic się lepszego nie mogło zdarzyć. Była dobra reakcja ze strony mojej i rady, że w odpowiedniej chwili takie kroki podjęły się podjęli są. Bo one się będą służyć. Służyć wszystkim. I służą. I proszę mi wierzyć, że ludzie w tych miejscowościach, żeby tu byli, to się pan spotkał z dużą krytyką. Chciał umieć to wykorzystać. I powiem, że to są duże osiągnięcia w gminie, to, co żeśmy zrobili. To naprawdę uważam, czy z PKL-u, czy z naszych rzeczy inwestycyjnych, dużo naprawdę się zrobiło. Bardzo dużo. Pokażcie mi gminę, tutaj u nas, wyjątkiem miasta Kolna, które naprawdę ma inne priorytety, inne zadania, które tak by się dużo udało zrobić. Myśmy nie straciliśmy nawet dnia w tym okresie. Projekty robimy zawczasu. Do wszystkiego podchodzimy, z wszystkiego korzystamy. Trzeba podziękować za to wszystko. Sobie samemu i tym, co byli przed nami. I się z tego cieszyć. A nie wracać nie wiadomo do czego. I szukać dziury sam, żeby ukryć tylko. Żeby dołożyć do wiedzy. Ja wszystkim dziękuję naprawdę za to serdecznie.